Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będą eko-puzzle z zadaniami, przygoda w kosmosie i zobaczcie, jest to gra przewidziana od trzeciego roku życia, 3+, i zaraz zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. Zapraszamy na film. Cześć! Kochani, sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Muduko. Zobaczcie. Kochani, co zawierają takie ekopuzzle? Oczywiście puzzle, 32 elementy, dosyć duże. W skali 1 do 1 i dzisiaj będziemy układać puzzle z dwoma zwierzątkami. Jest to Zu i Berry. Czy wiecie, która to jest Zu? Dziewczyny, jest... jak myślicie? Melka, jak myślisz? Zu jest lama, a Berry co? Nie, na odwrót. Zu to jest właśnie surykatka, a Berry to jest... A Melka, jakie to jest zwierzątko? Alpaka? Lama! Lama! Lama, tak jest! Zobaczcie, są puzzle, 32 elementy, a z drugiej strony są nasi bohaterowie. I myślę, że tych naszych bohaterów chyba będzie można tutaj pokolorować. I oprócz tego mamy instrukcję i poradnik również z zadaniami. Zadania właśnie do puzzli. Najpierw musimy je ułożyć i dzielą się one na cztery kategorie, te zadania. Pierwsza to jest poszukaj, policz, nazwij, opowiedz. Cztery kategorie i jak już na pewno się domyślacie, oczywiście będę musiała dostosować do wieku. Na pewno poszukaj, to będą zadania przewidziane dla Amelki, bo ona świetnie sobie poradzi właśnie z odnajdywaniem różnych szczegółów na obrazku. Myślę, że policz, no zobaczymy, co tam będzie za zadanie, ale zarówno Amelka, jak i Misia sprawdzimy. Nazwij, to chyba bardziej zadania przewidziane dla Michalinki i opowiedz, myślę, że też dla Michasi. Ale zaraz to wszystko sprawdzimy. Układamy puzzle. Kochani, zobaczcie, pudełko fajnie z takich materiałów eko. Zobaczcie, też można pokolorować. Także naszych bohaterów można, o jest nawet, pokoloruj mnie. I tu jest nasz Zu. O, czołem, nazywam się Zu, także już wiemy, że to jest Zu, nasza surykatka, a więc Berry to jest nasza lama. No dobra, układamy. Misia złoży naszych bohaterów. Lamę, tak. Dobrze. Super. Jest Berry. Lama Berry i jeszcze Zu. Surykatka. Kochani, jest to świetna zabawa, która ćwiczy percepcję wzrokową, a także umiejętności matematyczne, jak liczenie, porównywanie. Myślę, że tutaj również będziemy rozpoznawać kształty i nazywać jakieś elementy. Co tu jeszcze? No, wspólny czas, słuchajcie, spędzamy tutaj wspólnie czas i jeszcze myślę, że odkryjemy świat, a więc dziewczyny będą zdobywać wiedzę, poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę. Prawda, dziewczyny? Tak. No to układamy puzzle. La 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 la
Zobaczcie, kochani, puzzle mamy ułożone. Gdzie to jest? Gdzie to jest, dziewczyny? Co to za miejsce? Melka, wiesz, jak się to nazywa? Kosmos! Kosmos! Tak! I zobacz, jest nasz Zoo. O matko, Zoo nie chce stać. Ibery. Zoo Ibery, tak? Będą nam chyba tu pomagać. A może te nóżki są odwrotnie? A czy to jest Mars? Mars? Nie wiem, co to za planeta może. O, udało mi się. Proszę bardzo, chyba teraz będzie stał. Chyba, że mu się nogi... O, jest! Stoi! No to co, dziewczyny? Tak, to jest Amelka. Mars, bo Mars ma takie... Zoo. Który to był Zoo? To. Dobra, pytanie do Amelki. Uwaga, teraz będzie zadanie dla Amelki. Jesteś gotowa? Amelko, niech Zoo znajdzie statek kosmiczny. Poszukaj tutaj na obrazku dużym, nie wiadomo, gdzie jest statek kosmiczny. Czy to? To jest zadanie dla Zoo. Jak myślisz, który to jest statek kosmiczny? Nie wiem. Nie wiesz? A gdzie jest? Dobra, to może łatwiejsze. To niech Berry, to teraz uwaga, Berry, znajdzie zieloną planetę. I połóż Berego na zielonej planecie. Gdzie jest zielona planeta? Ja nie wiem. Amelka, poszukaj. Tutaj, na tym dużym obrazku, poszukaj. Gdzie jest zielona planeta? Pokaż. Tu. Zielona. Dobrze! To połóż Berego na zielonej planecie. Nie. Lama to jest Berry. Dobrze, prawidło. I drugą. I drugą. A teraz trzeba poskakać po planetach. Zoo musi poskakać po planetach. Gdzie jest planeta? Widzisz, gdzie jest planeta? To jest planeta. To jest planeta. To jest planeta. To jest planeta. I to jest planeta. To. I to też jest planeta. I to. Nie. Misia skacze. Ops. Ops. Dobrze. A teraz zadanie z serii Policz. Amelka, dla ciebie, bo będzie łatwe. Policz, ile kosmonautów wybrało się w podróż? Ilu tu jest kosmonautów? Pokaż mi, gdzie są kosmonauci. Dobrze! A policz, ile ich jest? Jeden. I? Jeden. Dwa. Dwa. I dwa. Czyli ilu? Dwóch. Dwóch. Bardzo dobrze. A teraz misia policzy, ile tu jest kosmitów. Ile tu jest kosmitów? Oni się gdzieś ukryli. Ile tu jest kosmitów? Chyba... Dobrze, Amelka? Ilu tu jest kosmitów? Dwóch. Dobrze, Amela! To ile to jest? Jeden, dwa. Jeden i? Dwa. Dwa! Amelcia, dwa! Bardzo dobrze. Teraz zadanie dla Michalinki z serii Nazwij. Uwaga, Michalinka, czytam zadanie. Jak nazywa się pojazd, który bada powierzchnię planetoidy? To jest ten pojazd. A czy wiesz, jak on się nazywa? Nie. Łazik. Łazik. Znałaś taką nazwę? Nie. Łazik. To jest łazik. No dobra. Łazik. To uwaga. Jaki napój kojarzy się z nazwą naszej galaktyki? Mi się ciekawe. Czy... Droga Mleczna. Droga Mleczna to jest nasza galaktyka. A jaki napój? Mleko. Dobrze! Brawo! Napój mleczny. Pięknie! Super, to było, zobaczcie, takie... Proszę bardzo, to było takie trudne pytanie. A teraz pytanie, zadanie z serii Opowiedz. To też dla Michalinki, bo tutaj trzeba troszeczkę już myśleć. Uwaga! Jak dzieci przywitały się z kosmitami? Czyli coś troszeczkę trzeba wymyślać teraz. O nie. Jak myślisz, jak te dzieci mogą się przywitać z kosmitami? Jakie byś zrobiła przywitanie? No dobrze, świetnie, Amelka. A jak dzieci się przywitają z kosmitami? Jak byś się przywitała z kosmitami? Pięknie, Amelka też wymyśliła. Tak, BBB? No dobra, no to słuchajcie, znajdziemy drugie zadanie teraz. Zadanie dla Michalinki. Opowiedz, co robią kosmici, gdy się nudzą? Jak myślisz? Co mogą robić kosmici, gdy się nudzą? Amelka, co robią kosmici, gdy się nudzą? Przychodzą do swoich kolegów, biorą ich i na imprezkę.
Ale wymyśliłaś, organizują sobie imprezkę. Super, no na, dobra. Na cywilę. Super, słuchajcie, pytań jest dużo więcej, znaczy tych zadań jest oczywiście dużo więcej i tutaj właśnie znajdują się w tym poradniku. Bardzo fajna zabawa. Puzzle, zobaczcie. Mogę spore. Jeszcze jedno zadanie? Jeszcze jedno zadanie? Tak. Dobra, okej. Okay. Już mnie nie nudzi. Już nie nudzi, dobra, poczekajcie. Nadaj imiona kosmitom. Opowiedz, kim są i jakie są ich cechy. Trudne. I zielono krótko oczko. Krótkie oczko. O, śmieszna nazwa. Krótkie oczko. Może być krótkie oczko. No dobra. Kochani, zadań jest dużo więcej. My wszystkich oczywiście nie jesteśmy w stanie Wam nagrać. Musimy Wam zostawić jakąś niespodziankę. Zachęcamy Was bardzo serdecznie do zakupu takiej gry Eko Puzzle. Nie dość, jeszcze układamy puzzle. Zobaczcie. To jeszcze mamy zadania takie na myślenie troszkę, na wymyślanie. Czyli również ćwiczymy myślenie twórcze. No dobra, dziewczyny. No to my bawimy się dalej. A Was zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć!